Pewnego dnia G-Play odkrywa tajną bazę Mario. Okazuje się, że potrzebują pomocy w uratowaniu księżniczki. Nasz bohater postanawia mu pomóc. Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Yo, siemano, z tej strony G-Play i nie wiem jak u was, ale u nas jest mega, mega gorący dzień. I słuchajcie, ja mam na to patent, epicki patent, zobaczcie, tam mega mocno grzeje słońce, a ja sobie normalnie tutaj pozbierałem lodu, tu jeszcze mam picie, żeby się schłodzić, stawiam sobie tu obok jacuzzi, słuchajcie, do jacuzzi wsypuję normalnie lodu, ta woda jest naprawdę, naprawdę lodowata i wbijam po prostu do jacuzzi, teraz jest mega, mega fajnie, przyjemnie. G-Play, mamy problem. Co jest G-Playka, co się stało? Chcesz się schłodzić? Co się stało z naszą kanalizą? Zobacz, wylało się tutaj na dole i u góry też! Ty, jakaś rura pękła, G-Playka, trzeba to załatać, czekaj, lodem to spróbuj jakoś może zamrozić. Dzwoń do hydraulika, tego sam nie zrobisz! Dobra, zaraz dzwonię do hydraulika, tu jakoś to, słuchaj, postaram się jakoś zaklepać, przynajmniej jakoś tymczasowo, on to będzie musiał naprawić, okej, okay, jest lepiej, lód naprawdę przydaje się. U góry tak samo, te rury jakieś chyba pękły. No, zaraz u góry to samo, ja nie mogę, to wszystko będzie mokre, dobra, szybko dzwonię do hydraulika, wykręcam numer, dobra, halo? Halo, panie hydraulik, tutaj G-Play, witam. Halo, witam G-Play. Tutaj proszę szybko przyjść do naszego domu, ponieważ rura pękła i potrzebuje pana wsparcia. Trzeba po prostu to naprawić, panie hydraulik. Ojejku, dobrze, to zaraz już będę. Dobra, czekam. Okej, dobra. Także tutaj, słuchajcie, idziemy do góry zobaczyć, jak to wygląda. Czy sytuacja też jest tragiczna. Tam normalnie, mam nadzieję, że to nie jest skibidi toilet, słuchajcie, że o tutaj mi znowu szamba nie wylewa. Okej, tu żeby wejść, łatwiej się dostać, zakleimy to. Tutaj też, słuchajcie, może... Halo, G-Play, jestem już. Już, panie hydrauliku, proszę wchodzić. O, dzień dobry, witam. Tutaj tak naprawdę, jak pan widzi, tutaj pękła jakaś rura. Lodem się to staram jakoś naprawić. Tutaj na dole to samo jest. Normalnie mamy problemy tutaj niemiłosierne, panie hydrauliku. Naprawi to pan? Dobrze, ja się tym zajmę. To mi zajmie chyba tak z minutę. Poczeka pan, zobaczy tylko na rury. Niech pan nie wylewa tutaj normalnie tej wody dalej, bo już tu i tak wszystko jest mokre. Wilgoć, zaraz grzyb nam tu wyjdzie. Tragedia, panie. Wie pan co? Nic się nie stanie. Ja się tym zajmę, tylko wie pan co? Tak wolę szczerze, jak nikt mi nie stoi nad głową i nie patrzy, bo ja chcę sam to naprawić, naprawić tą musterkę, dobrze? Aha. No dobra, nie ma sprawy. W razie co tutaj mam monitoring, słuchajcie, to zostawię mu tutaj to do naprawy ten domek. Mam nadzieję, że mi te rury, słuchajcie, zaklepie, jakoś tam, słuchajcie, zalepi i że wszystko będzie dobrze działać. W ogóle moje dzieciaki, słuchajcie, powinny się tutaj bawić na plaży, także może pójdziemy do nich. Mamy też lód, słuchajcie, możemy się schłodzić zimną wodą. Normalnie można zrobić pek i na przykład się, nie wiem, natrzeć tym lodem czy cokolwiek innego. Dobra, idziemy zobaczyć. Patrzcie, tutaj Janek. Siemanku, Janek. Widzę, że czekasz tutaj. Gdzie jest G-Play? O, G-Play. Bawimy się, Janek, łap piłkę. Fajnie, G-Play. Super zabawa jest tutaj. Jest wam za gorąco? Jak coś się możecie tu chłodzić co jakiś czas? Mogę tu schłodzić wodę przy brzegu, żeby było zimnej, bo mam tutaj dużo lodu. O, super, tatusiu, jasne, że... A dawaj tutaj, wchodź, Janek, wchodź tutaj, na co ty czekasz? Ej, tatuś, w ogóle wiesz co? Co jest? Odkryliśmy jakąś tajną bazę. Ogólnie gramy sobie tutaj z Jankiem w piłkę i zobacz tutaj, chodź, coś ci pokażę. No co ty tutaj znalazłeś, G-Play? Pokazuj, no. No zobacz, tutaj klikam tą dźwignię, tatuś, i tu jakaś baza jest. Ej, tajna. Rzeczywiście, jakaś ukryta, jakieś tajne przejście ukryte. Dawaj, zobaczymy, co tu jest. Wchodziliście tam, G-Playek, czy jeszcze nie? Ja jeszcze nie wchodziłem, tatusiu. Chcę zobaczyć z tobą, bo ja samemu się bałem. Dobra, poczekaj, bo tutaj nie wiadomo, co jest. Może tu być jakieś niebezpieczeństwo. Zapukamy. Puk, puk, przepraszam, jest tam ktoś? Halo, halo. Ty, G-Playek, chyba nikogo nie ma. Wchodzimy, zobaczyć, co tam jest. Ej, wchodzimy, tatuś, wchodzimy, ja chcę zobaczyć, co patrz, tam jest. No, to jest normalnie ta sama rura, co pod moim domem, też tu przecieka normalnie do tej bazy. Tatuś, zobacz, ej, to jest chyba baza Super Mario. Ja nie mogę, rzeczywiście tutaj jest Mario. Ej, on pod moim domem normalnie. Ej, a co jak on za tym stoi, słuchaj, bo G-Playku, nas w ogóle jest teraz powódź w domu, rura pękła i możliwe, że to przez tą bazę Mario w ogóle. On też tu ma ubikację, widzę, ale jest też to, tutaj... Tatuś, zobacz, jakie tu są stroje, ja idę do góry się z Jankiem pobawić. Dobra, spoko. Ja tutaj patrzę, patrzcie normalnie, strój Super Mario. Ej, kozacko, siemano, jestem teraz Mario. Co on tutaj w ogóle ma? W skrzynce na razie nic nie ma. Ale chwila, czekajcie, tutaj jest wróg numer jeden. Ty, to jest ten potwór chyba, Bowser on się nazywa. Czy jakoś tak? Ja nie mogę. I pełno tych grzybków takich, które uleczają. Może one nam dadzą, słuchajcie, życie. Ja nie mogę. Normalnie baza Super Mario. Nie wierzę, że on jest w ogóle w naszym domku. Wiecie co, może kamery? Ej, ja tutaj...
cel znaleźć księżniczkę. I tu księżniczka, słuchajcie, może zobaczymy, czy tutaj na pewno na naszym serwerze jest Mario i ustawimy kamerę po prostu gdzieś tu przed wejściem i zobaczymy po prostu... Ej, w ogóle czekajcie, a propos kamery, bo mam tutaj monitorek. Ej, w ogóle ten hydraulik nie naprawił mi tego domu. Ej, patrzcie, w ogóle telewizora nie ma, gdzie jest moja kanapa? Czekajcie, a druga kamera. Ej, normalnie, patrzcie na to. Ej, normalnie mój tutaj safe jest cały na szczęście, ale tam w ogóle, słuchajcie, dalej leje się woda. No nie, ja muszę iść to, słuchajcie, zbadać. Także dobra, tutaj montujemy kamerę, wiecie co, przed domkiem, przed tą bazą, dobra, żeby mieć wgląd. Dobra, to teraz schodzimy do mojej bazy, patrzcie, okay. Tu jest Mario. Ja nie mogę. Chowamy się przed nim, jak ja mam jego no strój. Dobra, tutaj wchodzimy. Ej, ale tutaj nie było otwarte, co tu jest? Słuchajcie, ej, nie wiem, czy mnie widział. Dziwna sprawa, ale wejdę tutaj na dół. Dobra, on tam wchodzi, ja idę szybko na górę, słuchajcie, zobaczyć. Normalnie ten hydraulik sobie chyba robi jaja, nie widziałem go w ogóle w moim domu. Woda mi tam przecieka. Najprawdopodobniej ta woda, słuchajcie, ścieka do domu po prostu Mario i może nawet tędy się jakoś dostaniemy. Słuchajcie, ej, hydrauliku, gdzie ty jesteś? Wszystko mam tu nagrane, czekajcie, zobaczymy. Ej, sejfo został ukradziony! Ratunku, złodziej normalnie! Hydraulik to złodziej, okradł mnie! I dobra, schodzimy tutaj. Halo, szybko. Halo, kto tutaj krzyczy tak? Halo! Panie Mario, już schodzę do pana bazy! Panie Mario! Ej, gdzie ja on jest? Jestem tutaj u góry, przy jacuzzi twoim! Ja nie mogę, ja zszedłem do pana bazy, bo tutaj mam przejście! Ej, chwila, pan Mario, słuchajcie, może z nim się dogadamy, może on coś widział, może on coś wie, słuchajcie, ej, na ten temat. Ej, co ty robisz w mojej tajnej bazie? Nikt o tym się miał nie dowiedzieć. Ja w ogóle jestem fanem, panie Mario, pana. W ogóle naprawdę nie spodziewałem się, że pan zagości na naszym serwerze. Co pana ej, do nas skąd prowadza? W ogóle masz taki ubranko? Ja wiem, że tutaj byłeś wcześniej. Tak, byłem tutaj, pożyczyłem, bo pan ma dwa takie stroje, ale w ogóle jest problem, ponieważ najprawdopodobniej przez to, że pan sobie tutaj wykopał bazę, to zniszczył pan moje rury kanalizacyjne i mi tu normalnie woda przecieka. O nie, wiesz co, ja bardzo przepraszam za to, że tutaj te rury tak ten, ale zorientowałem się właśnie, że coś tutaj chyba jak wkopałem się, to tutaj ja o rury twoje zahaczyłem i tak właśnie wyszło przez przypadek. Bo ty jesteś hydraulikiem chyba, nie? To ty byś to umiał naprawić, słuchaj, a co to w ogóle? Cel, znaleźć księżniczkę i tutaj, słuchaj, wróg numer jeden, taki potwór żółty, to tu masz jakieś plany już na naszym serwerze, tak? Tak, bo moim celem jest znaleźć księżniczkę Peach, wiesz? Aha. I on, ten potwór, taki Bowser, to on ją zabrał i normalnie schował gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, ją zabrał i normalnie muszę ją uwolnić. Dobra, to ja mam, Mario, normalnie pomysł. Możemy się dogadać, ponieważ ja zostałem okradziony przez hydraulika, ty w sumie jesteś hydraulikiem, ale to później mi naprawisz te rury. Ja muszę odzyskać swoje przedmioty. Słuchaj, nie wiem, czy wy hydraulicy się znacie, ale słuchaj, mam tutaj zdjęcia, wiesz co, może bym tutaj wywołał na komputerze i bym ci no pokazał... No dobrze, to proszę mi wydrukować. Ja jestem hydraulikiem, także reszty ekipy też znam tutaj, dobra, którzy na serwerze już pracują jako hydraulicy. Z tych godzin, słuchaj, drukuję tutaj zdjęcia, one powinny być. Czekaj, mam tutaj dwa zdjęcia, także zobaczymy. Ej, patrzcie, normalnie jest ten hydraulik przy telewizorze, to jest pierwsze normalnie zdjęcie tu wywołane. I drugie, widzicie, jak kradnie mi z sejfu normalnie 500 widać, jak tam zawija. Także tak on wygląda. Co? Nie mam... To ja go znam, tak się składa, że ja go znam. Wiesz, gdzie on mieszka? Może byśmy odzyskali moje pieniążki, mój telewizor, moją kanapę, mój wypoczynek. To jest po prostu masakra, on miał mi naprawić w ogóle tutaj tak naprawdę te rury, a ukradł mnie, to jest typowy ty, złodziej. Ty, wiesz co? O, tak się składa, że on jest moją konkurencją. Parę miałem z nim nieprzyjemnych sytuacji. Jak chcesz, to mogę ci pokazać, gdzie on mieszka. Dobra, to daj mi te zdjęcia, a ja w razie co będę mieć tutaj dowody, bo to jest dowód w sprawie, on mnie po prostu okradł. Ej, Mario, a słuchaj, a co te grzybki dają? One normalnie powiększają? Czy one dodają życia, czy co one robią w ogóle? One powiększają i supermoce są, wiesz? A, no to fajnie, masz więcej tego, masz też te, słuchaj, jakieś gwiazdki te i tak dalej, takie co dodają, tak, wiesz co? Tak, mam, ale jedynym moim celem teraz jest znalezienie księżniczkę Peach. Dobra, gdzie mam jechać, Mario, bo w ogóle nie wiem, gdzie mam jechać tutaj. Tutaj, no, nie, tu? Z powrotem tam do burmistrza, do tego mostu, o tutaj prosto i w lewo tam. Tutaj, dobra, do tego mostu i tutaj w lewo? Czekaj, tak, gdzie tutaj dokładnie? W lewo. Tu?
Ej, czekaj, chyba go widziałem tutaj. Ej, patrz, to on w ogóle chyba. Ej, dobra, on tam jest normalnie w środku, Mario. Musisz mi pomóc z nim. Musisz mi pomóc. Może te grzybki jakoś, jak słuchaj, normalnie je aktywować, co? Umiesz je aktywować jakoś? A, no jakoś? To proste. No to tak jakoś trzeba podrzucić, może by się poślizgnął. Ej, bo ja w ogóle... Ej, do nas idzie. On do nas idzie, dobra, podrzućmy, może by się poślizgnął, a te grzybki, słuchaj. Ale nie, on je może wykorzystać. Oddawaj normalnie, złodziejaszku, moje rzeczy, ty hydrauliku, normalnie. Ja dobrze słyszałem, że ty zabrałeś hydrauliku. Przecież my się znamy. My do podstawówki razem chodziliśmy. Tak. Ej, ja ci dam, słuchaj, idę się rozejrzeć, gdzie trzymasz w ogóle moje rzeczy, cwaniaku. Ja zaraz mu też ubikację mu zabiorę, zaraz mu tu skibili toilet naślę na niego, słuchajcie, na tego hydraulika. Ej, Gipley, ja mam się nim zająć? Tak, czekaj, rzeczy mieszkańców miasta, czyli on nie tylko mnie okradł. Ej, ile tu jest pieniędzy, ile diamentów. Ja nie mogę, Mario, tutaj jest mój wypoczynek, laptop, perfumy, tu wszystko jest w ogóle. To wszystko, no telewizor i uciekajmy, bo on już tutaj mi zadaje dużo obrażeń, dobra, wiesz? Dobra, czekaj, bo mam tutaj jakieś fajne rzeczy, to zaraz mu stawimy czoła. Ej, dobra, odejdź, Mario, bum, i zniszczymy mu jeszcze dom. Uwaga, 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 uciekamy, uciekaj, Mario, uciekaj, bum. Masz ty hydrauliku, cwaniaku, jeden, zwiewamy, zwiewamy. Dobra, Mario, ja nie mogę, dziękuję ci, że mi pomogłeś odzyskać moje rzeczy. Teraz wiesz co, mogę ci się normalnie odwdzięczyć i możemy rozejrzeć się po prostu w jakiś sposób. Siadaj do auta, poprowadzę cię do tej księżniczki Peach, wiesz? No dobra, dobra, no to dawaj, dawaj, jedziemy. Ogólnie rzecz biorąc, słuchaj, powiem ci, że jestem teraz ci dozgonnie wdzięczny jeszcze. Ej, patrz! Co to jest w ogóle? O, i właśnie chciałem ci o tym powiedzieć. Słuchaj, te monety prowadzą do księżniczki Peach, którą musimy uwolnić z rąk potwora złego. Ej, ja nie mogę, ja tutaj zdobyłem już dwa pieniążki, tutaj mi się one, mogę je jakby używać i mam teraz więcej pieniążków. Dobra, to idę się tutaj rozejrzeć. Okej, dobra, idziemy tymi śladami i może znajdziemy tą księżniczkę. Ja nie mogę, patrzcie, jakie śmieszne monety, jak się kliknie prawym, to normalnie się mi ładuje to do ekwipunku. Ej, ale gdzie to prowadzi? Czekajcie. Ej, to prowadzi tam gdzieś, słuchajcie. To jest obok domu Lakiego w ogóle. Chwila, dziwna sprawa. Czekajcie, czekajcie. Tutaj. Tajne przejście. Ej, ja nie mogę, konsola jakaś. Chwila. Pierwsza wskazówka, las. Ej, tu jest jakaś wskazówka. Są tutaj grzybki jeszcze, te Super Mario. Co tu jeszcze mamy? Strój Mario i więcej normalnie monet. Ej, znaleźliśmy właśnie wskazówkę na temat chyba tej księżniczki. Mario! Ej, siema Laki. Siemanko, co tam u ciebie? Ty w ogóle znalazłem... Co ty robisz na mojej działce? To nie jest twoja działka, jest za tym płotem. Wiesz co, w ogóle znalazłem tutaj pełno takich monet, bo w ogóle nie wiem, czy widziałeś, ale Super Mario wbił do naszego miasta, także mega epicko, cieszę się normalnie. I zobacz, daba sobie robię i tańczę tutaj z tej okazji. Ty, słuchaj, fajna sprawa. A wiesz, że ja za galerią też widziałem te monety. I mogę ci pomóc, szukać je. No to słuchaj, dostajesz w nagrodę teraz strój Super Mario i teraz, wiesz co, będziemy mogli razem tutaj sobie urzędować. Wiesz co, on ma w ogóle problem, bo on szuka księżniczki, którą normalnie porwał, wiesz co, taki boss, Bowser, taki, wiesz co, żółty potwór. On normalnie jest jego zdjęcie, słuchaj, w bazie tego, w bazie Mario, bo Mario ma pod moją chatą w ogóle bazę. Ej, miałeś rację, Lucky, więcej tych pieniążków. O, właśnie tutaj ich dużo widziałem, to zbieraj, zbieraj. Mamy, ty, mamy problem. Widzę tam, słuchaj, jakieś potworki, chyba te z Mario. Pomożesz mi normalnie z nimi? No jasne, no to dawaj. Czekaj, ja w ogóle tu zdobyłem itemki jakieś. Ej, cwaniaki jedne. Co ej, wy tutaj... cwaniaki, my tu przyszliśmy po monety, a nie słabi. Z wami się rozprawiać. Ej, czekaj, w ogóle te ślady tutaj prowadzą, poczekaj. Druga wskazówka, idź za śladami mapy. Jest tutaj jakaś mapa, Lucky. Są tu jeszcze jakieś itemki, nie, na razie nic nie widzę. Dobra. Czekaj, może coś w obrazie jest. Ja nie mogę, jest coś w obrazie, a w piecykach? Dobra, nic tu nie ma. Także teraz trzeba iść śladami mapy i dostać się po prostu do tego bossa i po prostu uratować księżniczkę dla Maria. Zrobimy to dla niego. Dobra, mapa idzie w tamtą stronę. Ty idziesz ze mną, Lucky, czy się cykasz? No wiesz co, ja ogólnie tego żółtego potwora trochę się boję, wiesz? Ja nie idę. A, no dobra, no to wracaj do domku. O, tutaj jest ten, bo ja idę w tą stronę, słuchaj. Idę tego bossa w ogóle znaleźć. Okej, czyli ta mapa prowadzi właśnie w tamtą stronę. Dlatego idziemy, słuchajcie, zobaczyć. Mamy kolejną wskazówkę, a ja w ogóle wyglądam epicko jak Super Mario. Podoba mi się ten strój i dobrze się w nim czuję. Dobra, także ruszamy, słuchajcie. Cały czas tutaj idziemy do przodu, gdzie ta mapa dalej prowadzi. Sprawdzamy. Dalej w tą stronę. Okej, już jesteśmy tu przy szpitalu i zobaczymy właśnie, czy uda nam się coś odkryć. W ogóle Maria gdzieś zgubiłem. Słuchajcie, gdzie jest Mario? Ej, patrzcie, jak to jest ten potwór. Wow. Ej,
Gdzie jest księżniczka? Gadaj, potworku, gdzie księżniczkę uwięziłeś, co? Nie odnajdziesz nigdy księżniczki. Widziałem, że współpracujesz z Mariem. No tak, współpracuję z Mariem, bo on jest moim hydraulikiem i mi pomaga. Pomógł mi odzyskać moje rzeczy. Słuchaj, dam ci trochę tych monet i grzybków, jak mi powiesz, gdzie jest księżniczka, dobra? Wow, on jest za mocny. Ten Bowser to naprawdę solidny boss. Ej, patrzcie, Mario coś tam robi. Ty, Mario! Mario, mam problem! Tam jest ten Bowser w ogóle! Jest tam niedaleko, ale on jest za mocny, słuchaj! Wiesz, jaki on jest silny? Nie mamy z nim szans normalnie! To ty gadasz! Wiesz co? On ma księżniczkę Peach! Musimy szybko jechać do Wielkiego Zamku! On tam jest, tam księżniczka jest! Bo ja mam mapę w ogóle, Mario, w ogóle ta mapa, wiesz co, gdzieś prowadzi. I to jest już druga wskazówka, jaką znalazłem. Szedłem chodź właśnie... na tą stronę, widać od razu, przecież ta mapa pokazuje w tą stronę, jest księżniczka. Dobra, no to dawaj, lecimy tam, nie wiem, będzie tu jakiś środek transportu, może znajdziemy po drodze jakieś auto. Ale ekipa Mario leci, słuchajcie, do zamku, uwolnić księżniczkę, także kibicujcie nam, a my lecimy śladami mapy. Okej, okay. Są tutaj monocykle. O, tu, dawaj na monocykla i jedziemy tutaj. Dobra, lecimy, Mario, jazda. Widzowie, chyba jesteśmy coraz bliżej, ponieważ zobaczcie tam, są te ludziki. Gipley, to już tutaj jest ta księżniczka Peach. Tutaj jest ten zamek, normalnie tego Bowsera. Dobra, no to dawaj, wyskakujemy z tych monocyklów i pokażemy tym cwaniakom, gdzie raki zimują. Siemano, gałgany. Ej, w ogóle masz, Mario, jakieś itemki? Jakiś mieczyk czy cokolwiek? Bo ja mam tutaj już mało zużycia. Mam tutaj... Czekaj, mam mieczyk, no. Dobra, to dawaj, pożycz coś normalnie epickiego. Jak sobie mieczyk chyba ci się przyda, co? Dobra, dawaj. Ja nie mogę, Mario, oni mnie atakują. Pomóż. Dawaj, musimy... Zostańcie tu, idzie playa. Czekaj, albo zrobimy inaczej. Zbierzemy ich w kupę i wtedy, bum, mógłbym wykorzystać to na nich. O dobra, o nie, to nie był dobry pomysł. Gipley jest w porządku, zostawcie Gipleya. Dobra, Mario, normalnie i obiecasz, że później mi tą rurę normalnie naprawisz, co mi popsułeś? Tak, naprawię tą rurę na pewno. Dobra, dawaj, tutaj jest jakiś parkour, musimy teraz zrobić parkour, dostać się do środka i zaraz uratujemy. A co ty się zabujałeś? Ej, Gipleyu, nie! Mario, zabujałeś się w tej księżniczce, dawaj tutaj, uważaj, nie muszę polawię. Muszę uwolnić tą księżniczkę, ale nie, wpadł dawaj. Do lawy. O nie, Mario, słuchajcie, się spalił w lawie. We mnie normalnie jest tutaj teraz nadzieja. Okej, okay, żebym ja się nie spalił w lawie. Czekajcie, tutaj jest jakaś dźwignia. Nie wiem, czy ona otwiera drzwi, czy co. Księżniczko, jesteś gdzieś tutaj? Księżniczko. Dobra, musimy się rozejrzeć. Na razie tutaj nie ma tych... Jest tutaj jakiś szkielet. Na razie nie ma tutaj tego bossa, ponieważ on, słuchajcie, był w naszym mieście i niszczył... Dobra, niszczył tam po prostu pobliskie tereny. Czekajcie, tu kolejne piętro, ale tu jest pusto. Kogoś, jestem tutaj u góry! Już idę po ciebie, księżniczko. Czekajcie, gdzie ona jest? Ej! Widzę cię! Przyszedłem cię uratować! Nie usłyszał ten żółty potwór! I spokojnie, on gdzieś tutaj jest, widzisz go? I dobra, jest tu kill off, jakieś itemki fajne. Okej, dobra, także słuchajcie, musimy się pozbyć, zwolnić trochę miejsca. Dobra, także mamy tu miotacz ognia, drabinki jeszcze. Drabinkami się tu możemy podsadzić. Uwolnisz mnie stąd! Tak, uwolnię cię, spokojnie. Chwila. Dobra, po drabinie na początku tu wejdziemy. Tu muszę zrobić, słuchajcie, kill offem przejście na drabinki. Już się uwalnia. Spokojnie, księżniczko. W ogóle, słuchaj, nie mogę się doczekać, bo ja tutaj siedzę sama cały czas i nikt po mnie nie przyjdzie. Spokojnie, w ogóle Mario się chyba w tobie zakochał. Jego celem było w ogóle nie uwolnienie ciebie. Wiesz, że w ogóle chyba będziecie razem mieszkać, jak w ogóle ci się podoba, Mario? Wiesz co? Ja chciałam, że ten, kto mnie uwoli, to będzie moim chłopakiem i ty chyba zostaniesz moim chłopakiem. Ja jestem zajęty. Nie licz na to, księżniczko, wiesz co? Bo tutaj ja muszę się teraz przygotować na pojedynek z tym Bowserem. Chcę mu pokazać, gdzie raki zimują. Także ty w ogóle uciekaj już do domu. Uciekaj gdzieś daleko, bezpieczne miejsce. A ja się z nim zmierzę, dobra? A co? Przecież my razem mieliśmy spędzać nie, ja czas. Z tobą nie będę, bo ja mam żonę Gipleykę. Słuchaj, ty jesteś przeznaczona dla Mario, dlatego poznasz później Mario. Jeśli go jeszcze nie znasz, to naprawdę... No dobra, no to lecę. W porządku, hydraulik. Także uciekaj, księżniczko, ja się szykuję. Dobra, uciekaj, czyli tak. Mogłem jeszcze dać, słuchajcie, więcej itemków, bo moglibyśmy tutaj od tego Bowsera coś zyskać. Czyli tak, mamy, słuchajcie, miotacz ognia. Tak normalnie on podpala. Możemy spalić nawet jego zamek. Możemy mu zniszczyć w ogóle ten zamek tym, tylko tu już mamy mało strzałów. I mamy takie jeszcze pociski. Do tego miecz świetlny. I słuchajcie, myślę, że to jest wystarczające normalnie do pokonania tego bossa. Tylko gdzie on jest? Idzie cwaniak.
U góry? Aha, dobra, do góry. Cwaniaku jeden, uwolniłem księżniczkę. Już teraz księżniczka będzie wolna, rozumiesz? O, a ty nie, się masz stąd wynosić. Nie pozwolę na to, co ty tutaj robisz? Zła z mojego zamku. Tak, nie zejdę ze swojego zamku. Bum! Dobra, o nie, słuchajcie, dużo serduszek straciłem. Cwaniaku, dobra, to mi się skończyło. Mam jeszcze tu pociski. Cwaniaku jeden, wyzywam cię do drużyny, walki. Kolego, pomyliłeś drużyny. Aha, dobra, nawet się sprzeciwił. Ja nie mogę, bo Sertolubek został pokonany. Co prawda ja go osłabiłem, ale został pokonany przez swojego ochroniarza. Wykorzystał chwilę, że został osłabiony i słuchajcie, pomogliśmy, słuchajcie, odzyskać księżniczkę Super Mario. Odkryliśmy jego bazę i zaraz tam pójdziemy. Zobaczymy, jak oni się będą dogadywać z księżniczką. A z wami się już żegnam. Jeśli chcecie więcej odcinków Super Mario, dawajcie znać w komentarzu, zostawiajcie kciuki w górę. Trzymajcie się, widzowie, pa, pa!